Minecraft. Od klasika do full wersji. Siemano, tutaj Maciek M40, a to jest kolejny odcinek Minecraft od klasika do full wersji. Sorry. Dzisiaj się bawimy w devie. Co mamy? Single player, multiplayer i play tutorial level, którego nie ma. Nie ma i nigdy nie było. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale dobra. Oczywiście włączamy soundy. Pamiętacie, że tam nie było właśnie tego. No. Nie wiem, teraz sobie zmienimy. W demie nie był podziałka na jakość. Niestety, no. Udało mi się zrobić tak, żeby świat z demo był tutaj, ale gdy cokolwiek włączyliśmy ekwipunek, po prostu działo to, no i niestety musimy zaczynać od początku. Okej, jesteśmy na świecie. Wow. I od razu się zabieramy, jak to zawsze, zacięcie drzewa. A nie dość, że jak ekwipunek, jak otworzyłem ekwipunek, mi wywalało, to się odradzaliśmy nie tam, gdzie skończyliśmy, tylko na zupełnie innej mapce, także nie wiem, o co come on. Ale dobra, zaczynamy od początku. Mam nadzieję, że teraz się nic nie stanie, no nie powinno. Gdyż tak jak jest napisane na Minecraft Wiki, InfDev później przekształci się w alfę, czyli powinno być wszystko dobrze. Właśnie nie słyszę dźwięków. Można zmienić świat jeszcze. Ale... What the heck się dzieje? Nie wiem. Dobra. Wygląda na to, że będziemy jechali bez dźwięku. Pierwszy odcinek, no ale trudno, przeżyje się. Dobra. Nazbierajmy trochę jeszcze tego drewna, bo na pewno nam się przyda. Dobra, wyobraźmy sobie, że to jakaś muzyczka była. Jakiś dum dum dum. Zbierzmy sobie tam tak trochę tego dziadostwa. Dobra, powiedzmy, że tyle sezonki się zbierze. Patrzcie, jakie fajne cienie. Jakie kółeczka. Ale dobra, zacznijmy robić crafting. Zrobi się nasz pierwszy kill off. Wow, kiedy to było? Dun, 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 dun. Tak, mamy kill off. Sukces. Takie właśnie dziwne cienie zastawiało. Pewnie się zastanawiacie. O, żelazo, o jaskinie. O mamusiu. Sukces. Musimy kamień wykopać. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nazwano tą wersję InfDev. Otóż w tej wersji był już nieskończony świat, cały czas generowalny, że tak powiem. I właśnie dlatego jest InfDev od Infinite, czyli nieskończoność. Postawmy, bo chcę kopać to żelazo już. Jeden. Juhu, mamy kamienny kill off. Widzicie, jak to szybko idzie, zaraz będzie mieć żelazny kill off. Dawaj to żelazo. I tu możemy chyba pierwszą nockę przeżyć. Albo przynajmniej na razie nakopać kabla. Serio, fajne miejsce. Piasek trochę zwali. Na serio, dziwię się, że nie ma dźwięku. No cóż, chyba raczej się nie da dźwięku włączyć. Trudno. Chociaż... O nie, niestety. Ale tu widzę jakieś... jaskinie. Więc to może być... coś fajnego. Pójdziemy na... bez dźwięku. A co? Pierwsze dwa odcinki dało się bez dźwięku, to... teraz by się nie dało. No właśnie. Teraz trzeba jeszcze węgiel znaleźć i jeszcze będzie lepiej. Sorka, teraz tak poglądowo wlazłem. Jest węgiel. Pewnie nic nie widzicie, ale sorry. O! Teraz pewnie już coś widzieliście.
Mamy światełko. Dobra, niech się na jednym węglu przepala. Jak widzicie, nie ma nas, no bo to są pierwsze Minecrafty, takie były. Nie zaradzicie temu. Niech się przepala, ja idę zbadać teren, gdzie można by było zrobić domek. Ta plaża nie jest taka zbyt ładna, muszę powiedzieć. Chociaż gdyby ten teren tu wyrównać, czyli to na przykład tu skosić, to by nawet całkiem ładnie było to się wybudować. Chociaż pójdziemy zaraz jeszcze dalej, bo mamy już jakiś potencjał tutaj. Ale mówię, ja chcę dojść jak najdalej. Mamy już żelazo, nice. Przy okazji trochę sobie jeszcze tego zwiniemy, kabla. Ja chcę znaleźć dobre miejsce na dół, żeby nie było, a tak jak ostatnio na przykład cały czas przenosiłem to miejsce i się okrzydliłem na bagnach. W ogóle tragedia. No wykopmy cały kilo. Tu się już przepaliło. Możemy iść dalej. To złóżmy w jedno. To już można kilowym zniszczyć. Nie, to chyba wsio jedno. Wsio ugodno. I podróżujemy dalej. Chociaż na razie sobie kamienny mieczek chyba jeszcze zrobię. Tak, mieczek sobie zrobię. Na zapas. Więc może się okazać, że będą takie jakieś craftingi, że na przykład tak jak ostatnio. Kurczę, drzwi nie mogę zrobić. No ale muszę powiedzieć, że właśnie przechodząc do tego, co dodawali w Indewie, że dodano nowe wersje craftingowania. To jest coś już więcej. Mam nadzieję, że teraz już drzwi były, bo w Alfie, wczesnej Alfie, były już drzwi. Zbierzmy kwiatki, bo może potem będą się przydawały na barwnik, żeby przerobić. A, tu jeszcze nie było barwników. Nie ma barwników. No i jeszcze dodano nieskończony kreator map. Nowy kreator map. Jak popatrzycie na chmury, one są już w 3D. Są bardziej złożone systemy jaskiń. Właśnie można włączyć mgłę. Tak, ten cheat. Tam coś jest. O tam. Widzicie? Wyłącz mgłę. O, tu jest jaskinia na przykład. Właśnie rozbudowany system jaskiń, jak tutaj. Op. Bardzo rozbudowany. Ale tam widziałem wodę. Na przykład. To gdzieś płynie. Yeah. Ja to myślę. No i to, że się woda porusza. Na przykład takie właśnie tutaj, takie ten, dynamiczna woda, lawa. To są główne założenia InfDev'a. Takie bardziej rozwojowe. InfDev w ogóle istniał tylko 4 miesiące, także wiecie. Nie ma co mówić. No ale no, wersją rozwojową InfDev'a była alfa, no to rozumiemy się samo przez się. Nie, tu chyba będzie mój dom. Tylko wykopię ten węgiel. Obiecuję, w alfie już pewnie, na pewno będą dźwięki. Nie pewnie, tylko na pewno. W tym jest problem, że tutaj nie można było jeszcze przenosić miejsca spawnu, gdyż nie było łóżka. Haha. Tak. Dalej. Gdzie ta wełna? Dziadu? A, jest.
jedna. Się postarałaś. Ale patrzcie. Jakby one się barwiły, jak skakiwały w tą wodę. A nie, bo wtedy był tylko jeden kolor wełny, zapomniałem. No tak. No, całkiem dobrze. Ale powiedzcie mi, czy wtedy też był spawn świn, bo po prostu tutaj tego jest masa. Chodź. I nic nie dałaś. Dziadyga. Ej, no dajcie coś. Co jest? No, wreszcie pierwsza, która dała żarło. Dziękuję. Uściemnia się. Niedobrze. Trzeba znaleźć pierwsze miejsce na nocleg. Się zaraz znajdzie jakąś małą jaskinkę. Na przykład tu. Trudno powiedzieć, czy to jest małe. Ale cóż, jest. Się boję w nocy chodzić, więc... Tu mi nikt nie wejdzie. Tu mi świnia wlazła. Więc tu będzie gorzej. Ale sobie wystarczy taki pas zrobić, no. Już nam nikt nie wejdzie. Nawet jakby bardzo chciał, to by nie wszedł. A mamy żelazo. Kolejne. Bardzo dobrze. Pamiętajcie, gramy na normalu. Żeby nie było. Okej, takie pasy niech mi nam tu nie wejdzie, więc możemy... postawić piecyk. Piecyk tak dziwnie trochę wygląda. Na górze miał... to skała. Teraz chyba tą teksturę zmienili. Ajajaj, a węgiel? No więc właśnie. Idziemy na hardkorowe poszukiwanie węgla? Dobra, to toporek czopa sobie jednego przepala na deskami. Deską. W razie czego. Sorry za zapauzowanie. Przepali się jeszcze jeden? Nie. Ech. Czasami mi się wydaje, że naprawdę dźwięk jest. Ale... dosłownie tak go słabo słychać. Ciemność niezła. A to jeszcze nie było jasności ustawienia. Kurczę. Ja nie wiem, czy ja bym coś, cokolwiek widział. Byśmy poszli szukać. Wow. A to moby już powinny być niestety. Tu świnia skacze. Uff. Siema świnia. Tak więc może przeczekam tą nockę. Potem pójdziemy dalej. No bo co? Chciałem tu poprzepalać, no ale się nie ma wyboru, no. Po prostu nie ma wyboru. Poczekamy i zobaczymy. Uwaga, ogłaszam wszemi wobec, że zacząłem myśleć. Zacząłem kopać spiralnie w dół. No i już mamy węgiel. No. To się nazywa fart. Ale dużo węgla i ja nie mogę. Się cieszmy teraz. Mamy zasoby. Sobie przepalmy pork chopy. Które niestety się nie stakują, więc zajmują dużo miejsca.
Ale już wolę nosić przepalone zamiast surowych. Trzeba nowy kit zrobić. Mamy crafting, to dobrze. Pierwsze. Tak, węglany kilof. Zwijamy. Opowiedziałem, co było w devie, także mam to z głowy. Teraz czysta gra. No, panie Creeper, zmieniłem trudność na hard. Wyłazimy, wyłazimy. O, mam nowy tekst. Niech się wali, niech się pali, a ja zbroję mam ze stali. O, jaskinia. Zróbmy sobie jakieś zejście. Pięknie. Tu mamy żelazo. Mamy kolejne. No, panowie. Się obłowimy. Na początku, gdzie ja, skąd ja przyszedłem? Stąd chyba. No, bo to jest to żelazo. Dobra. Trzeba oznakować jakoś ten teren. Posadzę tu kwiatek. Tak. Czas wychodzić. Tam na dole sobie piecyk postawię i tam zacznę przepalać. A to niech zostanie na razie. Wow. Na serio, szkoda, że nie ma dźwięków. A już było tak fajnie w tym, w indevie, że tam były te dźwięki, było o. Niech się jara, ja tu kopię. Bardzo fajnie, że tyle żelaza jest. Przynajmniej potem nie będziemy musieli szukać. Ale na początku nie będę robił kolejek, o nie. Bo były kiedyś tak zwane boostery. Będę mógł wam tylko pokazać na przykładzie. Chociaż kolejki będzie można budować. Tylko będziemy mieli masę wagoników niepotrzebnych potem. I torów zapasowych. Ja idę zbadać ten teren. Tu idziemy do góry. Widzę. Tu jest koniec, tutaj są quicksandy, czy coś takiego. Nie, tak słyszałem taką nazwę. Jak to się walnie, to po prostu zleci. Lepiej nie ruszać. Fajne te jaskinie. Tam jest zejście w dół. A tu jest takie małe coś. Dobra, idziemy i badamy. Węgiel, bardzo miło. Wydobywam wszystko, co po drodze, bo warto to mieć. Nie wiem, czy już były te diamenty. Ale co napotkamy, to wydobywamy, nie ma. Teraz tam. Mamy głowę włączoną. Aj, tam szkieleta widzę. Dwa szkielety, nie ma to jak cheat. Daleko, bo daleko, ale są. Tak można było kiedyś czytować w Minecrafcie, no legalnie. Nie trzeba było niczego wczytywać. Wystarczyło nacisnąć klawisz F
która odpowiada za robienie mgły. Tak niewiele trzeba było, żeby zostać cheaterem. Ach. Okej. Widzę, że się przypaliło, więc zabierzemy piecyk dalej trochę. No, całkiem pokaźna sumka żelaza. Dobra, złazimy na dół. Tutaj, gdzie było żelazo, tu postawię piecyk, powiedzmy, że tu. To się dopali, a my idziemy dalej. Wow. Wow. Nieźle. Woda. Musi się skądś lać i leje się. A na razie tutaj polezę. Ajajaj. Dobra, wróćmy się. Bo widzę, że mi się pochodnie kończą. O, jeszcze tak ludzik fajnie łaźni. Jej. Tego żelaza nie zauważyłem. Tak samo, mówcie mi, kiedy czegoś nie zauważę, jakiegoś żelaza czy coś, to wydobędę. Jeśli będzie mi się chciało wracać, oczywiście. Spadajmy, tu nic nie ma. Co się zrobiło? Dobra, poczekajmy, aż się te porkczopy przemielą. Nie wiem, może zaraz... O, przy okazji sprawdzę, ile czasu zostało nam. No, z tego co widzę, to zaraz będziemy kończyli odcinek. Albo nie, dobre. Nie przepalajmy na razie. Zabieramy się, idziemy niżej. Albo dobra, mam pomysł. Teraz będzie interaktywny odcinek. A co? Widzowie też są ważni. Ja się wkopuję, kończymy odcinek, a wy mi mówicie, czy płyniemy do góry wraz z wodą, czy idziemy w dół. Jak zadecydujecie, tak postąpię. Się widzimy w kolejnym odcinku. Ja tutaj zacznę przypalać. O, od razu się włączył dziad. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Nara. Podobało się, to polub, skomentuj, no i zasubskrybuj.